Polska ma gigantyczną diasporę. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia liczą, ich populacja to jest około 10, może nawet 15 milionów osób. W tym gronie są też osoby, które osiągnęły bardzo wysoką pozycję w tych firmach i branżach, w których działają, a bardzo często o tych ludziach nikt nie słyszy. To nie tylko chodzi o Stany Zjednoczone, również Kanada i kilka jeszcze innych państw. Przedstawiciele Polonii w tych krajach mogliby bardzo istotnie przyczynić się do rozwoju innowacji w Polsce, a póki co niestety tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o kraje, które najlepiej wykorzystują kontakty z diasporą, to chyba nie ma drugiego kraju, który robiłby to lepiej niż Izrael, który ma doskonałą sieć kontaktów ze swoimi ziomkami praktycznie w całym świecie. Ale to nie tylko do Izraela należałoby ograniczyć wzorowanie się na różnych państwach. Chiny czy Indie zachęcają swoich obywateli, którzy podejmują studia i pracę naukową w innych państwach, do tego, żeby wracali i żeby w swoich macierzystych krajach podejmowali działalność. Tudzież nawet jeżeli pozostają za granicą, to żeby inicjowali oni różnego rodzaju przedsięwzięcia w swoich krajach macierzystych i bardzo często te państwa macierzyste wspomagają te pomysły finansowo. My chyba tego nie robimy. Czy wymaga to gigantycznych nakładów finansowych? Spodziewam się, że mimo wszystko nie i że w polskim budżecie kwoty rzędu kilkuset milionów złotych na taką działalność z powodzeniem mogłyby się znaleźć i powinny się znaleźć.